Que me dice que no, mi się zawsze wydawało, że ja pomagam ludziom pijącym i że wielu pomogłem i że w ogóle, że ja to jestem taki bardzo, bardzo taki w ogóle to orzeł. No i w końcu po wielu latach doszło do mnie, że to nie ja pomagam, tylko ci ludzie tak naprawdę pomagają sami sobie. A jeśli ktoś tu pomaga, to pomaga Pan Bóg, tak muszę go nazwać, poprzez mnie i poprzez tą osobę, że ona ma otwarty łeb i coś tam do tego łba dochodzi, nie? Bo tak samo było ze mną. Ja miałem zamknięty łeb i nikt i nic nie mógł mi pomóc po prostu. Nie byłem gotów na przyjęcie żadnej pomocy. Czyli z tym pomaganiem innym, to ja mam robić to co czuję z miłością, nie? Najlepiej by było, no ale jeśli nie, to nawet z obowiązku pomagać. Ale to tak naprawdę resztę zostawić Bogu, bo to On decyduje o tym. Nie? Tam, gdzie dwóch alkoholików się spotyka, tam On jest między nimi, czyli Stwórca, Bóg, jakkolwiek Go nie rozumiem, tak to widzę. Czyli kiedyś to mi się wydawało, ta moja pomoc jest niesamowita po prostu, jak ja sponsoruję, to nikt nie może zapić, bo ja jestem tak świetnym sponsorem, po prostu the best. Także to już wszystko mi przeszło w pokorze. Natomiast co do kroku siódmego, wróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Nie? To ja wam powiem, cały czas poznaję ten krok. I teraz i on się nierozerwalnie łączy z krokiem szóstym, czyli staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg usunął nasze wady. I teraz powiem wam tak, że ostatnio znalazłem taki pogląd, że to nie, wielu alkoholików mówi, to nie alkohol był moim problemem, to moje wady. Moje wady. Oczywiście. To pięknie brzmi, ale ja jestem na takim stadium rozwoju, że niektórzy już mi mówią, że ja nie mam wad. Czyli co? Tak jak 15 lat temu, czy nawet dłużej, mogę się znowu napić, bo nie mam już tych wad. Nie posługuję się nimi, może tak bardziej, nie? Nie są tak wyraźne. Czyli jak mówią ci wszyscy mądrzy, tacy jak tu Maciek cytował, nie? Terapeutę, nie? To może czas do boju, tak. Kto się boi, to ich się boi, nie? Ja tam zawsze im bardziej się bałem, tym bardziej wchodziłem w takie to, żeby się sprawdzić, nie? Najlepiej się zawsze leje tego największego, tego, jakiemu się da w trąbę, to reszta milknie od razu i tak. No różnie to nieraz wychodzi, no ale warto spróbować, bo to efekt jest natychmiastowy. I słuchajcie, i okazuje się, ja tak przemyślałem, że to jest tak, jak doktor Silkwood właśnie mówił. Ja jestem chory na alergię na alkohol. Ja wystarczy, że przez pomyłkę się napiję i ja już jestem w czarnej dupie, nie? Tak jak to wielu moich kolegów. I ja zresztą też kiedyś w LOL-ku pomyliłem szklanki z Muńkiem i ja piłem sok pomarańczowy, a on pił chyba nie pomarańczowy. I znaczy może zmieszany z czymś i ja to łyknąłem. No i efekt był taki, że przez rok czasu bałem się o tym w ogóle komuś powiedzieć, nawet w
tej wspólnocie. Ja mówię, bo już mi od razu wykrakają. Ty to już będziesz pił, nie masz szans. Tak naprawdę to już się napiłeś. To nie szkodzi, że wyplułeś. Zapiłeś. Tacy są przyjaciele w tej wspólnocie. Zapiłeś, będziesz pił. Czyli pochylasz się nad grobem, a oni ci szybko kopią ten dół i cię jeszcze w ten dół i u tego, nie? I ja, słuchajcie, przez rok czasu nie mówiłem. Ja nie zapiłem jeszcze tam chyba z 7 czy z 8 lat. Bo to gdzieś po 5 latach nie picia, nie? Zdarzył mi się ten wypadek przy pracy. I słuchajcie, no i znam ludzi, którzy nawet rąbnęli kielicha i po prostu i nie popłynęli. A znam takich, że po kielichu i po dłuższym czasie popłynęli, nie? Ale, także to jest indywidualna sprawa dla mnie, ale ja wiem jedno, że na mnie ten alkohol, nawet w tych cukierkach czy w lodach, on na mnie działa, nie? I nie wiem tam, ja już też wchodziłem w te pijanie, to wady. Nie, słuchajcie, wady wadami. Wady mają, ja mam takich kolegów, sukinsynów, że oni, te co ja mam wady, to oni mają 1000 razy większe, nie? Brak tolerancji, brak jakiegoś współczucia, cierpliwości i tak dalej. Ja ostatnio z przyjacielem byłem i on mi mówi, powiedz temu panu, żeby z tego drona nam zrobił zdjęcie, albo mu zaraz zabierzemy tego drona. Facet był z dziewczyną i uciekł. No. Uciekł po prostu, bo takich mam kolegów, tak? Albo ten pan zrobi, albo my zaraz zrobimy coś z tym panem. Słuchajcie, ja się męczę z tymi wadami, bo co? Przecież ja mogę z nimi żyć, albo tak jak mnie Felek nauczył, on, żeby je usunąć, nie? Przesunąć. Czyli byłem nietolerancyjny, no to teraz będę tolerancyjny, ale jak wystarczy, że ktoś mi wejdzie na oczy, to ja wszystkie te jakieś pozytywne cechy tracę i we mnie budzi się wariat. Krew do oczu napływa i nieraz jest się trudno powstrzymać. Ja nie wiem, czy miałeś ogólnie od człowieka pijanego, jak ja przestaję myśleć. Także siódmy krok mówi, że zwróciłem się do niego w pokorze. Czyli w pokorze to ja. Czyli tak, że to on decyduje, a nie ja, które te braki ma usunąć. Bo jak on by mi usunął te braki, które ja chciałem, to ja nie wiem, czy ja bym już żył. Nie? Ale to on usuwa. I to on ma kolejność. Ja już kiedyś sobie wyliczyłem, co mam ten. Ale to Bóg decyduje, nie ja. Dlatego to trzeba zrobić w pokorze. Nie? Czyli godzić się z tym, czego on nie chce usunąć nawet. Ja bym chciał, słuchajcie, być teraz to ważyć przynajmniej te, no ja wiem, 90 kilo i być sprawny i tak dalej. I na przykład mieć zdrowy rozsądek i zrobić sobie kolano. Ale nie, ja mam wytłumaczenie, że ja się do tego nie nadaję. Ale z drugiej strony, dzięki temu, że ja nie czuję się sprawny tak całkowicie, to może dlatego ja, słuchajcie, w pokorze schodzę nieraz z linii strzału. Normalnie schodzę. Nie? Już nie biegam na, tak jak ostatnio sąsiad się osobił, takie ładne obrazy patrzenia się, a później druga, trzecia południa, jak ja idę w drzemkę, to brrrr, wiertarka, nie? Bo on sobie wiertał te obrazy. Kiedyś też bym był u niego przecież. Bym mu pokazał, jakiego ma sąsiada, ale mówię, co, no ma obrazy, nie chce powiesić, tak. Ale też jest wiele takich sytuacji, w których po prostu
Oczywiście mnie ego od razu podpowiada, ty się boisz, ty jesteś stary, ty tam nie to, że ty odpuszczasz i tak dalej, tylko ego mi to od razu inaczej robi, no nie? Ale no takie jest ego, że jest to ktoś drugi bardzo mądry, bardzo wyrafinowany, bardzo cwany, nie? Tak jak słuchajcie tutaj, ja jadąc tutaj, jadę od godziny, no, 11. I mówię, tu nie ma co jechać, bo ja i tak się spóźnię. Tam jest kupa ludzi. Na pewno wszyscy się wypowiedzieli i tak dalej. Kolejka jest, ja też nie powiem. A w ogóle to nie będzie miejsca na parkingu, po co ja tam w ogóle ten, nie. Ja nie mam karty kredytowej, ja nie wiem, jak się z tymi bankomatami, jak to się płaci, jeszcze nie płaciłem. Od 20 lat, ileś tam, jak przestałem jeździć, nie, od 16. Tak, przestałem jeździć, tak jeszcze nie wrzucałem tych monet, nie wiem, jak to tam. Jakiś numer rejestracyjny, nie wiem, o co chodzi tam. Oczywiście nie chcę mi się zapytać, jeszcze raz zapytałem, ale ja nie słucham, jak ktoś tłumaczy. I taki baran jestem. I to są może też moje braki. Nie? Brak, bo ja sobie mówię, a po co mi to? Jak ja już stary jestem. A po co mi to? Nie? Po co ja będę chodził na siłownię tam? Po co mi tam? Nie? Po co ćwiczyć w ogóle? Po co ten? Nie? A po co będę się odchudzał? Będę się męczył, jak i tak schudnę w trumnie, tak? Niech się męczą. Ci, co myślą, że pięknie wyglądają, tak? Że są, mają po 50 lat, a myślą, że są piękni i młodzi, nie? Także wiele mam takich różnych tych. No i to są moje braki, nie? Ale to nie ja decyduję. Tylko on decyduje. Dziękuję bardzo.